Witajcie, kochani moi drodzy, gmina Łaprze Niżne przywitała nas piękną pogodą, piękną kapelą, no i oczywiście pięknymi widokami. Za nami w tle wspaniały zamek w Niedzicy. Nic pięknego człowiek sobie nie może wyobrazić. Zamek, kapela, folk na całego i tak się bawimy dzisiaj od rana. Wszyscy razem, no nie może was tutaj zabraknąć. Pakujemy się i przyjeżdżamy do nas. Choć jest mroźno, ale będzie bardzo gorąco. Będziemy się bawić na całego. Jest mroźno, ale bardzo zdrowo. Szczególnie takie spacery o poranku w taką pogodę nad zaporą, nad Zalewem Czorsztyńskim sprawiają, że od razu czujemy się lepiej, czujemy się rześko. Także zapraszamy was serdecznie, my dzisiaj bawimy się w gminie Łaprze Niżne, a szczególnie w Niedzicy, w której właśnie znajduje się wspomniany przeze mnie zamek. No ale oczywiście Niedzica to także granica ze Słowacją, tutaj także wspaniałe widoki na Gorce, na Tatry, no i wiele, wiele atrakcji, o których my będziemy rozmawiać z osobą, która wie na temat gminy najwięcej. Także ja już przychodzę do wójta, do pana Pawła, żeby porozmawiać z wami właśnie o gminie Łaprze Niżne. Moja prowadząca zmyka, no Niedzica, jakże inaczej, szanowni państwo, kapela w tle przygrywa, my się bawimy na całego. Matka natura po prostu była tutaj bardzo dobra i rozsypała ten kosz pełen wrażeń, pełen emocji na te górki. Gdzie się człowiek nie popatrzy, tam zobaczy przepiękne, przepiękne wartości przyrody. My bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie maile, które wysyłacie do nas. Zapraszamy także na Facebooka i prosimy, piszcie do nas weekend@tvs.pl. A teraz już pierwsza rozmowa z panem wójtem. Zapraszam. Kogo nie spytać o gminie, jak właśnie pana wójta, który wie o niej najwięcej, najlepiej, no i wie oczywiście o wszystkich ciekawostkach i atrakcjach turystycznych, które gmina proponuje docierającym, czy to w zimie, czy to też w lecie turystom. Jakie ciekawe atrakcje czekają na turystów, którzy trafiają do Niedzicy, do Łaprzy Niżnych? Dzień dobry państwu. No szanowni państwo, gmina Łaprze, typowo spiska gmina z bogatą kulturą spiską, ogromną tradycją, niesamowicie zróżnicowaną historią. To przede wszystkim gmina już turystyczna, bo 20 lat temu jeszcze tutaj mogliśmy być tylko gminą rolniczą. Przez taką infrastrukturę, jak na której stoimy, czyli zapora wodna na Dunajcu, spiętrzenie wód spowodowało, że staliśmy się już gminą turystyczną. A więc przepiękny zamek do zwiedzania, jedyny i najlepiej zachowany zamek obronny średniowieczny, w którym można dzisiaj zamieszkać. Także gorąco zapraszam, troszkę można zażyć adrenaliny, a jednocześnie zapraszam do zwiedzania zapory. Dla tych aktywniejszych zapraszam na szlaki rowerowe. Mamy ich prawie 60 km i w góry na polane sosny. Zalew, czyli surfing, jakieś łódki, to szczególnie latem. Rowery to też lato. A zatem co zimą, kiedy dzisiaj taka piękna pogoda i aż chce się wyjść z domu? Dokładnie, to głównie chodzenie i narty. Głównie zapraszam dobre buty, ciepłe buty i na szlaki. Szlaki, bezpieczne szlaki, bo nie są to wysokie góry. Wiadomo, pieniny spiskie są niższymi górami, ale bezpiecznymi do spacerowania, do chodzenia i w narty na polane sosny. No przepiękny stok, może wymagający, ale naprawdę warto spróbować swoich sił. Nawet trzeba spróbować, bo ja próbowałam, a nie aż taki wymagający, da się radę jak się tylko chce. Dokładnie. Ale nie tylko z jazdówki wiem, że tutaj u was w gminie. Oczywiście, no mamy przepiękne tereny, w miarę płaskie tereny do uprawiania nart, biegania na nartach przede wszystkim. I oczywiście jak najbardziej zachęcam tych wszystkich, którzy chcą poczuć adrenalinę jazdy kuligiem na przykład. To jest jedna z najlepszych atrakcji.
Kochani, ja chyba tego nie spamiętam wszystkiego. Jest zalew, możliwość zwiedzania elektrowni, są duchy, białe damy, spanie w zamku, są rowery, rowery zimą i latem, są narty, jest folklor, są góry, są dwie granice. Czy jeszcze czegoś więcej wam potrzeba? Mi już wystarczy. Ja się w to wpiszę i przyjeżdżam tutaj i latem, i zimą, nie tylko z programem. Was także zapraszam serdecznie. Cały czas na folkowo, bawimy się na całego, choć zimno, ale przy mnie jest bardzo gorąca kobieta, pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Bardzo dużo u was się dzieje, pani dyrektor, widzę, że piękna kobieta i piękny strój. Co to jest za strój? To jest strój spiski odmiany kacwińskiej, zupełnie inny niż podhalański. Nasz strój od 100 lat się nie zmienia, może przedstawię go. Strój spiski właśnie, jest to koszula bawełniana, lajbik po nasymu, czyli kamizelka, spódnica zwany kidlem i mocno wykrochmalone spodniki, tak zwane halki, i na to zapaska. Czarna dla mężatek, białe dla panien. Aha, czyli mężatka miała czarne, a co oznaczał warkocz? No, warkocz to był tylko dla panny przeznaczony. Ja już powinnam mieć chustkę na głowie jako mężatka. No ale dzisiaj, jak widzicie, szanowni państwo, bardzo gorąco, więc także pani dyrektor ma warkocz. Pani dyrektor, przyjeżdżają turyści. Co ciekawego mogą pooglądać? Jakie widoki są tutaj u was? O, gmina Łapsze Niżne naprawdę dysponuje wspaniałymi atrakcjami. Przyjeżdżając do nas, każdy znajdzie coś dla siebie. Miłośnicy gór mogą przespacerować się wiepielinami spiskimi. Przez wiepieliny spiskie prowadzi czerwony szlak oraz naprzeciwko nas ma Góra Spiska Szlak Niebieski. Tutaj w gminie znajdują się 3 rezerwaty. Jest to Niebieska Dolina, ochraniająca Buczynę Karpacką, Zielone Skałki, kiedyś siedlisko Żbika, chroniące białe, piękne, wapienne skały oraz na granicy gminy Przełom Białki. Czyli jak państwo widzicie, widzicie na całego, tutaj żaden się nie nudzi, wszyscy mogą wędrować i podziwiać piękne widoki. Co dobrego się będzie działo w najbliższym czasie? No bo działacie prężnie, jako ośrodek kultury wiem, że bardzo dużo atrakcji dla turystów przygotowujecie, no i także imprez turystycznych. Tak, jak najbardziej, bardzo wszystkich serdecznie zapraszamy do nas. 2 tygodnie temu rozpoczęliśmy już kalendarz imprez, była to impreza kulturalna, regionalna, Spiskie Zwyki. Tutaj to na zamku w Niedzicy spotkali się gawędziarze, soliści, skrzypkowie, śpiewacy. Zaprezentowali się w konkursach. Następnego dnia w Gminnym Ośrodku Kultury zespoły regionalne zaprezentowały scenki rodzajowe, przedstawiając zwyki kultywowane do dzisiaj na Spiszu. Piękne jest to, że w każdej miejscowości działa zespół regionalny, który to właśnie kultywuje tradycję spiską, prezentując stroje spiskie i obrzędy na scenie. Drugą taką imprezą folklorystyczną, na którą bardzo zapraszam, jest to Spiskowatra. Jest to pierwszy weekend lipca, prezentująca właśnie taki letni folklor spiskiego. Spiskie Zwyki tylko w Niedzicy. Zapraszamy bardzo gorąco. Szanowni państwo, pakujemy się, jeżeli chcemy poczuć atmosferę folkloru, zabawy i gorącej atmosfery, to tylko u nas. A zaraz kolejny gość mojej prowadzącej. My w rytm jakże gorącego czardasza przedstawiamy wam kolejnego gościa, pani Elżbieta, która na co dzień jest regionalistką i uczy też te najmniejsze pociechy, czym charakteryzuje się kultura tutejszego regionu. Kochani, muzyka, kultura, no i oczywiście ich gwara, kieruje kapkę, min się od mojej, ale ich charakteryzuje. Pani Elżbieto, jak z tą gwarą? No my wiecie co, my gwarę basz piękną, bo do dnia dzisiejszego przede wszystkim ją używamy, ale w naszej gwarze możemy usłyszeć słowa z inksywi języków. Tu się znajdują węgierskie słowa, madziaryzmy. Na przykład możemy powiedzieć, że no ale ze mo pani piękny galer. Galer to po węgiersku kołnierz. Mamy też słowa pochodzące z języka niemieckiego, to są germanizmy, no i z języka słowackiego, słowakizmy. Ale co ciekawe, to do dzisiejszego dnia my tą gwarą godumy.
wiele takich starych słów występuje i babcie, dzieci, babcie, swoje wnuki uczą godać nią. Gwara występuje i w mówieniu na co dzień, i oczywiście w śpiewaniu, no ale charakteryzują was też piękne stroje. Pani w pięknym okropnie stroju, wystrojono kapkiem zima przykryto, no ale chłopocy też za nami z kapeli mają wspaniałe stroje. Jaka tutaj kultura panuje? W związku z tym, że teren Spisza, na którym się znajdujemy, należał do państwa węgierskiego od początku XIV wieku, właściwie do I wojny światowej, bo później były tutaj Austro-Węgry, zatem mamy ogromny wpływ węgierskiej kultury i on jest widoczny w stroju. Strój, który mam założony, jest odmiany kacwińskiej. Co ciekawe, ten strój od 100 lat praktycznie się tutaj nie zmienia. Wpływy, mody raczej tutaj nie mają możliwości wejścia. Składa się z białej koszuli, z długim rękawem bądź z krótkim, w zależności od pory roku. No jest lajbik, to unosi się na to go do lajbik, czyli kamizelka, wysywany pięknym, z piękną białą snurecką. No i oczywiście jest spódnica. Spódnica ta jest akurat sztofowa, to jest z czasów, jest to jak II wojna światowa była, sztof to cienko wełenka. No i unos baby, niektóre takie są sprytne, co to wysywają. No i na to zakładamy fartów. Ale wiecie co, dawni baba musiała być tako se mocno, żeby mogła dobrze robić w polu, a i dzieci rodzić. No to chciała pokazać, że ona to jest baba fest i pod to zakładała jeszcze spodniki, także my mamy takie stroje kopiaste. No i charakterystyczną tym cechem są buty z czarną cholewą. No to widoczny ten wpływ mamy, jak Zawis powiedziała, w stroju, ale widać też w muzyce. Mamy dużo czardaszy. Czardasz to oznacza karczma z języka węgierskiego. Poza tym mamy też i jedzenie. Co w tym jedzeniu też możemy znaleźć wpływy węgierskie. Nie wiem, moi drodzy, czy zauważyliście, jak pani Ela pięknie przechodzi z języka polskiego, z języka mówionego na gwarem ichniejszą tu właśnie spiską. Także pięknie, pięknie to wygląda. Turyści mogą spotkać to wszystko na co dzień? Wiecie co, mogą spotkać, bo jak przyjadą do Niedzicy i będą na przykład mieszkali u kogoś w Duma, to usłyszą gwarę. A jak się tak im dobrze zdarzy, że przyjadą, kiedy u nas są organizowane śpiskie zwyki, czy śpiskowata, to mogą uczestniczyć właśnie w tych przeglądach folklorystycznych. Moi drodzy, no my was serdecznie właśnie na takie przeglądy, na takie imprezy tutaj zapraszamy do Niedzicy, do gminy Łaprzeniżne. Janusz, fantastyczne są te różnice kulturowe, nie? Jest co podziwiać, Polskę mamy naprawdę wspaniałą. Nie tylko różnice kulturowe, ale tak bogata oferta przygotowana specjalnie dla was. No ja sobie nie wyobrażam, jakby was tutaj nie mogło być. No z tyłu kapela taka ciekawa, altówka o strojeniu węgierskim, kontrabas, skrzypce. No niespotykane wszystko, to tylko na tej ziemi. Moi kochani, to tylko na tej ziemi i to tylko zaczątek tego, co dzisiaj nas jeszcze czeka cały dzień. My już za chwileczkę się pakujemy i specjalnie dla was przejeżdżamy we wspaniałe miejsce. Bądźcie z nami, bo musicie to zobaczyć. No i oczywiście przypominamy czas, żebyście wszyscy wiedzieli, o której wchodzimy. Będzie to 10:35. Zapraszamy! Tak, bądźcie z nami.